Szczęść Boże, coś wam powiem. Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie. Tak napisał ksiądz Jan Twardowski. A Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno. Kto kocha swoje życie, traci je. Wszystko, co czynimy tylko ze względu na siebie, jest dobrem tylko i wyłącznie dla mnie. Święty Wojciech, patron dnia dzisiejszego, przyszedł nieść Ewangelię. Przyszedł do ludzi niczego się nie spodziewając, ale zarazem wszystko oddając. Stał się ziarnem, które wydało obfity plon. Tracąc życie, zyskał je, idąc z Bogiem w sercu i na ustach. Dokąd doszedł, tam też był Jezus. Ten krótki fragment z Ewangelii Jana mówi też o wierze i śmierci. Jeśli ziarno obumrze, przynosi plon obfity. Czy wierzysz, że Bóg chce dla ciebie dobra? Obumrzeć może więc oznaczać w tym kontekście nic innego, jak odrzucenie wszelkich podejrzeń względem Boga. Że coś kombinuje, że ma ukryte i złe plany wobec ciebie. Że chce cię do czegoś wykorzystać, że tak naprawdę nie pragnie twego dobra. Prawda jest inna. Ten, który jest miłością, czyni inaczej. Wychodzi ci na spotkanie i szuka relacji z tobą. Święty Wojciech wychodził do ludzi, żeby pokazać im, że mogą do Boga się zwracać i z Nim żyć. Nie zrozumieli wtedy. Byli bardziej skupieni na sobie. Nie zrozumiano też wcześniej samego Jezusa. A przecież Chrystus dał nam przykład pełnego oddania się bez reszty. Jego śmierć na krzyżu dowiodła nam, że nie nasze plany, lecz te Boże, które są nieraz sprzeczne z naszymi, są tymi, które dają zrozumienie świata. Ludzkie bowiem myślenie i planowanie jest niczym wobec tego, który stworzył świat. Nasze ludzkie życie jest zatem wciąż odkrywaniem planów tego, który dał nam życie. Jeszcze jedno zdanie zasługuje na naszą uwagę. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. Ten fragment Ewangelii to pytanie o moje powołanie, o moje teraz. Czy idę za Jezusem? Czy jestem tam, gdzie On? Odpowiedzi zapewne są różne. Pamiętajmy jednak, że jeśli nawet doznajemy porażek, to nie po to, żeby zrezygnować i odejść w zapomnienie. Porażki są po to, byśmy wyciągając z nich wnioski, stawali się mocniejsi. Szczęść Boże.